Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 najlepszych potworów z wodogrzmotów małych. Finally your dimension will be free. Anything will be possible. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Przyjrzymy się dziwacznym i zabawnym stworzeniom zamieszkującym kultowy serial animowany Alexa Hirsha. Niezależnie od tego, czy terroryzują Dippera i Mabel Pines, czy łączą z nimi siły, te niesamowicie dziwne bestie wywarły wpływ na kreskówkę. Numer 10. Gobble Wonker. It's not that hard, all right? All you gotta do is point and shoot. Like this. Jedno ze stworzeń wcześniej pokazanych w Wodogrzmotach to Gobble Wonker, czyli żyjąca w pobliżu jeziora bestia podobna do potwora z Loch Ness. To bardziej miejska legenda niż prawdziwa istota. Dowiedziawszy się o jego istnieniu, Dipper Pines chce z nim zdjęcie. W rzeczywistości Gobble Wonker to maszyna stworzona przez miejscowego szaleńca, starego McGucketa, aby ten mógł poradzić sobie z samotnością. Jednak na końcu odcinka legenda o potworze Gobble Wonker widzimy prawdziwe stworzenie spokojnie pływające w jeziorze. Numer 9. Nieumarli. Oh my gosh! You guys can help, right? Kid, we've been chasing the paranormal for years, but we've never seen anything like this before! Get down! Czym byłby serial o zjawiskach paranormalnych bez starych, dobrych zombie? Nieumarli zostają wezwani przez Dippera Pinesa, który chce udowodnić ich istnienie dwóm sceptycznym agentom FBI. Szybko opanowują tajemniczą chatę i całą okolicę. Co zabawne, ich blada cera i ogólnie złe nastawienie sprawiają, że mieszkańcy Wodogrzmotów uważają, że to grupa wędrujących nastolatków. Pozornie nie do powstrzymania, jedyną słabością nieumarłych jest harmonia trzech dźwięków, która powoduje u nich syndrom eksplodującej głowy. Numer 8. Multimiś. Bearheads, silence! Multimiś to tajemniczy i skryty potwór zamieszkujący góry. Manotaury wyznaczają go na ofiarę Dippera, co ma udowodnić jego męskość, ale Multimiś okazuje się całkiem miłą postacią. Ostatecznie zaprzyjaźnia się z Dipperem dzięki wspólnej pasji do hitu islandzkiej grupy pop Babba, Disco Girl. W zasadzie to wersja Dancing Queen Abby w uniwersum Wodogrzmotów. Ten ośmiogłowy niedźwiedź okazuje się jednym z wielu niezrozumianych potworów w serialu. Nawet jeśli tylko jedna z ośmiu głów może komunikować się z ludźmi. Oh, this is crazy. Finally, someone who understands that. Oh yeah. I guess I'm supposed to kill you or I'll never be a man. I accept my fate. No. Really? It's for the best. Numer 7. Rumble Max Skirmish. Select your character. Rumble McSkirmish? Odwołujący się do miłości do gier wideo milenialsów i graczy starszego pokolenia, Rumble Max Skirmish to przezabawnie twarda i zapadająca w pamięć postać. Główny bohater popularnej serii gier Walka Wojowników, Rumble istnieje tylko po to, by walczyć z bossami i pomścić urażonych. I will not rest until the man who dishonored you is destroyed! Na nieszczęście dla Dippera, wojownik uważa go za ostatecznego bossa swojej wyprawy i spuszcza chłopakowi niezły łomot za kłamstwo, że jego ojciec został zamordowany. Bezlitosny i generalnie cały czas krzyczący, Rumble Max Skirmish w końcu znika po wypełnieniu swojego przeznaczenia. Winners don't lose! I wouldn't be too sure about that, man. What? Numer 6. Giffany. My name is Giffany. I'm a schoolgirl at school university. Will you help me carry my books? Kolejna świadoma postać z gry wideo, Giffany okazuje się być obiektem uczuć usychającego z miłości Susa. Element słynnej japońskiej serii gier, Akademia Romansu 7 autorstwa No Life Games, Giffany jest początkowo czułą i kochającą bezwarunkowo cyfrową dziewczyną. Kiedy jednak zatopi się już w swoich ofiarach, szybko staje się obsesyjna i, przyznajmy, morderczo szalona. Domaga się całkowitej uwagi. Nawet patrzenie na innego człowieka jest podstawą do surowej kary. Niezwykle zazdrosna, umie podróżować kablami, by prześladować swoich kochanków. Giffany jest poważnym zagrożeniem dla Susa i Pinesów. What do you say?
I say game over, Giffany! Numer 5. Manotaury. You! Gonna finish that? No. 1. Z najzabawniejszych mitów wodogrzmotów to atletopodobny i niezwykle wytrzymały gatunek manotaura. Celem ich istnienia jest bycie najbardziej męskimi istotami. Te owłosione, podobne do byków stworzenia spędzają czas na robieniu męskich rzeczy, zwykle pomrukując i krzycząc. You wish to be man. By zaimponować swojej sympatii, Dipper wchodzi do jaskini manotaurów i bierze udział w ich macho rytuałach. Niezależnie czy chodzi o spędzanie czasu w dziurze bólu, czy o zapuszczanie włosów na klacie, manotaury robią wszystko co w ich mocy, by Dipper nie przegrał. Hey guys, who wants to go build something and knock it down? Numer 4. Gnomy. Is this weird? Is this too weird? You need to sit down. Pierwsze stworzenia, które spotkały bliźniaki Pines, to gnomy. Grupa mieszkańców drzew szukająca nowej królowej. Krasnale zauroczone Mabel, Jeff, Carson, Steve, Jason i Schmebuldog przebierają się za niezrozumianą nastolatkę, by zdobyć sympatię bohaterki. Zlepione razem leśne stworzenia mają zdolność przybierania różnych form, w tym strzelającego rakietami mega gnoma. Przez to stają się poważnym zagrożeniem dla Pańców, przynajmniej póki bliźniaki nie odkryją, że można się ich pozbyć przy pomocy dobrej dmuchawy do liści. Want to do the honors? On three. One, two, three! I'll get you back for this! Numer 3. Zmiennokształtny. You! What did you do to the real author? You'll likely never find him. That six-fingered nerd hasn't been himself in 30 years. Choć wiele stworzeń z wodogrzmotów jest uroczych, niektóre mogą być zabójcze. Na przykład zmiennokształtny. Odkryty przez Forda Pinesa, przebiegły potwór potrafi wchłonąć i wykorzystać wygląd każdego, kogo dotknie. Początkowo zmiennokształtny udaje autora tajemniczych dzienników znalezionych przez Dippera, a jego głównym celem jest wyzwolenie z więzienia i wchłonięcie wszystkich ludzi i stworzeń zamieszkujących ziemię. To powód, dla którego Ford Pines uziemił go w swoim laboratorium. You will never find the author. If you keep digging, you'll meet a fate worse than you can imagine. And this will be the last form you ever take. Numer 2. Latoinowy cukrzyk. Hey, Grumps. Silence! You have insulted me. And for this you must pay with your lives. Oh, what a cute little mat! Przerażający osobnik wśród legendarnych stworzeń wodogrzmotów, latoinowy cukrzyk może być powodem wielu bezsennych nocy. Wyglądający jak skrzyżowanie Stracha na wróble i Slendermana, stwór nawiedza wodogrzmoty małe podczas ich letniej wersji Halloween. Knock, knock. Wymaga, by dzieci okazywały równy szacunek wszystkim rodzajom słodyczy. Cukrzyk to genialne połączenie ludowej legendy i głupkowatego pomysłu, a wszystko w przerażającej postaci. W swojej prawdziwej postaci z nielubianych słodyczy chce po prostu być zjedzony z szacunkiem przez prawdziwego entuzjastę cukierków. Every discarded bar of old chocolate with like that white powder stuff on it, you know that stuff? I hate that stuff! No one would eat me! But now I'm going to eat you. Zanim przejdziemy do naszego numeru 1, pora na kilka wyróżnień. Now we're gonna hide behind a bush and wait for someone to come by. Oh, dude! What the? Did you see that? Congratulations, my two amateur sleuths. You've unburied the truth. And now we are going to bury you. Numer 1. Bill Cyferka. Oh, Gravity Falls, it is good to be back! Jedna z najbardziej złowieszczych postaci, jakie pojawiły się na ekranie, zły demon Bill Cyferka podpisuje diabelskie pakty. Jego złowieszczy geniusz polega na tym, że potrafi obrócić wszystko i wszystkich na swoją korzyść. Dziwny wygląd trójkąta z muszką i cylindrem sprawia, że wydaje się nieszkodliwy. Ale aby osiągnąć swój cel, bardzo szybko zmienia się z przyjemnego w groźnego. Chce zniszczenia wszechświata. Mając głębokie powiązania z historią wodogrzmotów małych, które służą za pole bitwy podczas apokaliptycznego Dziwnogedonu, Bill uwielbia chaos, co czyni go najbardziej nikczemną, diabelską postacią kreskówki. I see everything! Ow! Not again! Why? Every time! Nice shot, pumpkin! I just regenerated that eye!
Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.